Cześć YouTube, witam Was serdecznie w Daily Vlogu. Dzisiaj stwierdziłam, że pora coś nagrać. I w tej chwili akurat zbieram się do dentysty, więc za dużo Wam tutaj nie poopowiadam, ale jak wrócę, to na pewno się do Was odezwę, a tymczasem idę robić owsiankę dla Daniela. A dzień zaczynamy od wody z cytryną. I zobaczcie, jakie mam piękne tulipany. Uwielbiam, jak w sklepach pojawiają się tulipany, bo to oznacza, że niedługo wiosna. Chociaż wiem, że do wiosny jeszcze kawałek, bo niestety mamy jeszcze styczeń. Kto również uwielbia kwiatuszki? Przyznawać się. I owsianka również już gotowa, tradycyjnie z jabłkiem, z cynamonem i z bananem. Także Daniel będzie miał pyszne śniadanko. A tutaj Nunia bawi się karuzelą, jak co rano. Dzień dobry! Przywitaj się! Wiktoria, cześć! Cześć, wyspałaś się? Wyspałaś się? Będziesz trzymała za mamę kciuki, jak pójdzie do pana dentysty, tak? Więc tak, kochani, ja się powoli będę ubierała i wychodziła, bo jest godzina 8:47, a ja na 9:30 mam być już u stomatologa. Więc chcąc, nie chcąc, muszę tam iść. I pora na mnie, więc uciekam, trzymajcie kciuki. Ja już po dentyście przeżyłam, więc idę teraz do domu. Będziemy powoli sprzątać i robić obiadek. A o 15 przychodzą do nas znajomi, więc planuję zrobić gofry. A kuku! A kuku! Wróciłam do domu i stwierdziłam, że pokażę Wam nowość w mojej pielęgnacji. Używam tego już około 2 tygodni i sprawdza mi się naprawdę fajnie. Jest to produkt z L'Oreala, jest to żel oczyszczający do skóry suchej i wrażliwej. Jeśli macie taką skórę, to serdecznie Wam polecam. Jedyny minus tego, że to trzeba wyciskać. Ja lubię takie z pompeczką żele do mycia, ale jeśli chodzi o konsystencję i o to, jak się sprawdza, to naprawdę w porządku. Widzieliście, byłam u rodziców, właśnie wróciłam i będę szykowała ciasto na gofry. I za chwilę przychodzą nasi znajomi, więc z nimi troszeczkę posiedzimy. I myślę, że ten vlog będzie łączony z 2 dni, bo na pewno nie dam rady nazbierać aż tyle materiału i nie będę miała Wam zwyczajnie co pokazać. A tutaj leży sobie Wikusia i bawiła się swoim pieskiem, ale chyba jej się wyłączył. O. Ostatnio to jej chyba ulubiona zabawka. I oczywiście, jak praktycznie co vlog, Wiki dostała prezencik. Ale już Wam nie będę pokazywała, co jest w środku. Moja mała damyska sobie siedzi i bawi się swoją słówką. Mi nasi już pojechali, więc zostałyśmy same. A tatuś poszedł ich odprowadzić. Więc sobie teraz siedzimy, zaraz idziemy wziąć kąpiel. A raczej Wiki idzie się kąpać. I będę ją powoli usypiała, więc myślę, że vloga dokończę jutro. Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w drugim vlogmas, chciałam powiedzieć, vloga. Dzisiaj w planach mam pojechać do rodziców, także za chwilę będziemy się tak naprawdę zbierać. Daniel pojedzie do pracy i nie wiem, co będę robiła dalej. Także będziecie ze mną i będziecie na pewno widzieli. Zjadłam śniadanko i mam ochotę na coś słodkiego i wczoraj Wiki w paczce dostała takie batoniki, więc zaraz sobie któregoś przetestuję, spróbuję i zjem. Powiem Wam, czy dobry. Danielowi obiadek do pracy, ziemniaczki z kurczaczkiem i sałatka, także zaraz mu to spakuję do torby i będzie miał taką przerwę z takim obiadkiem. Anunia sobie śpi, ma swoją pierwszą dzisiaj drzemeczkę i powiem Wam, że z 5 drzemek zrobiły nam się 4 w ciągu dnia. Lilka i jej zabawy. No tak. Sprzątaj! Stwierdziłam, że pokażę Wam, jaką piękną fotoksiążkę dostała Wiktoria na pamiątkę chrztu od naszych znajomych. Tutaj jest dedykacja. I oczywiście piękne zdjęcia.
Także jestem mega zadowolona i prezent jest naprawdę śliczny. Zobaczcie, jak ona tu wygląda. Mała pyzulka. Tak? Jesteś mała pyzulka, Wiki? Wiktoria? My już jesteśmy u rodziców. Ja zdążyłam sobie zrobić pazurki u stóp, u rąk. Więc mam już to z głowy. I będziemy się karmić teraz. Hejo, hej, moi drodzy. Wróciliśmy właśnie do domu. Od moich rodziców. Ja oczywiście dalej bez makijażu, ale nie chciało mi się malować. Także dzisiaj dzień no make-up. Jak widzicie, mam małego, a raczej już nie takiego małego szkraba na rączkach. I będziemy kładli Junię na czwartą drzemeczkę, bo już jest dość zmęczona, więc odezwę się do Was, jak ją uśpię. Dzisiaj rozmawiałam z moją mamą na temat studniówki. Coś mnie wzięło i stwierdziłam, że będę oglądała swoją studniówkę, bo mam ją na płytce, nawet na dwóch. Więc zaraz sobie odpalę i będziemy oglądać oczywiście, kto jest najbardziej zainteresowany. Panna Lilianna, oczywiście. Patrzcie na to, Daniel i ja, jeszcze jacy młodsi, jaka ja byłam chuda, ale jaka w ogóle talia. Zaraz włączę, ale... Całkowicie inni. Całkowicie inni po prostu. Włączam tylko tam, gdzie ja jestem, bo nie chcę innych osób pokazywać, bo wiadomo. O, tutaj macie mnie już na sam koniec jeszcze. Kończyliśmy z Danielem poloneza, więc jeszcze to Wam pokażę. To w przyspieszeniu z tego, co wiem, będzie. Ale ile jaśniejsze miałam w ogóle włosy. Blondyneczka taka. Już Was nie zamęczam tymi moimi wspominkami. Idę oglądać, a z Wami się żegnam i widzimy się już niebawem. Pa, pa!